Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Menager. w kolejnym odcinku przygód Giorgio Chielliniego, który dumnie prowadzi swoje AS Monaco do, miejmy nadzieję, jak najlepszych wyników. Słuchajcie, przechodzimy dalej do naszej... Książęcej przygody, chciałem powiedzieć, naszej przygody w zespole z Księstwa. E, I powiem szczerze, no, jestem naprawdę zadowolony z tego, gdzie w tym momencie się znajdujemy. Oczywiście, 15 punktów straty do Paris Saint-Germain to dużo, ale ja patrzę na to, jak na 14 punktów. Przewagi nad czwartym w tabeli Olimpikiem Lyon. Jak 19 punktów przewagi nad piątym Lons. My mamy w tym sezonie awansować do Ligi Mistrzów, i to jest skład, który nam w tym naprawdę pomaga. I powiem szczerze, na tym etapie, tak naprawdę, no. Trzeba się zastanowić, co chcemy osiągnąć, jak chcemy, <laughs> przepraszam, żeby to e, dalej wyglądało. Zatem ja sobie, e, słuchajcie, sprawdzam moje notatki z ostatniego odcinka, no bo to jest e, dla mnie ważne, żebym tutaj, wiecie, nie gubił wątków. E, zatem, e, z tego co pamiętam, mamy na koncie 33 miliony, e, po prostu 33 miliony. I to są pieniądze, które ja bym chciał wrzucić w. No, właśnie w kogo i w co? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ my w tym momencie jesteśmy w fantastycznym miejscu. E, przepraszam, nie 33, a to są. E, nie, to jest 26 milionów, tak? Po transferze, tak jest. 26 milionów e, po transferze. Y, Jak on się nazywa? Naszego środkowego brońcy, Kolwila, bo on e, został wykupiony przeze mnie, prawda? E, tak jest, więc w tym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o nasz klub, jest kurczę, bardzo przyjemna, bardzo dobra. I tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, co my w tym momencie powinniśmy zrobić, bo na ten moment jest fajnie, jest dobrze. E, co więcej, przedłużenie Maripana. Sprawia, że on ma półtora roku kontraktu Ja myślałem, że my wpadliśmy tutaj w tarapaty A tak nie jest wcale Więc tak, kontraktowo nie ma nikogo Komu w tym sezonie kończy się umowa Natomiast piłkarzem, który gdzieś tam Na horyzoncie ma kończący się kontrakt Jest Krepiendia ta Natomiast To nie jest zawodnik Którego my chcemy się w tym momencie pozbyć Pytanie tylko czy Diatta jest zawodnikiem wokół którego chcemy budować? Czy to jest piłkarz, którego w zespole chcemy mieć? Zobaczmy sobie statystyki. Jeżeli chodzi o naszego prawego pomocni lewego pomocnika już, no przecież mieliśmy zmienioną pozycję, to tak, Diatta zagrał w tym sezonie w 10 spotkaniach, nie jest podstawowym piłkarzem. Jeżeli chodzi o zdobywane gole, nie wygląda to jakoś niesamowicie. I uważam, że to jest moment idealny. Jeżeli chciałbym Senegalczyka zastąpić kimś innym, jeżeli chciałbym w to miejsce sprowadzić innego piłkarza. Zobaczmy zarządzanie zespołem, jak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę. Mamy oczywiście Luke Bakio, yy, mamy oczywiście Diatę, mamy oczywiście Savio, to są ci piłkarze bardzo podobni do siebie. Więc to jest ta trójka, która może. Yy, która może nam zaoferować yy, granie na yy, wszystkich tych czterech pozycjach, plus yy, Luke Bakio może być nawet tym. Yy, E, ojejku, było za głośno e, prawdopodobnie odcinek. Przepraszam Was bardzo. Du, tu dopiero widziałem, że mi głos z gry wystrzelił. Czasami się to przestawia i zapomniałem sprawdzić teraz, ale już e, mam nadzieję, że ten początek przetrwaliście. Więc powiem szczerze. Jeżeli miałbym zrobić w tym oknie jakąś dużą zmianę, to albo Diatta <laughs> e, wystawiony tutaj na sprzedaż i w to miejsce młody, albo Jean-Lucas wystawiony na sprzedaż i w to miejsce młody. W sensie oni obydwaj są młodzi, ale mi chodzi o... No dosłownie dzieciaczki, nie? jakby 18-19 lat, w tym kierunku byśmy wtedy patrzyli. Eee, Lewi, ty bardzo ciężko rzeczywiście pracowałeś na to, co się działo. <laughs> No, a my poczekamy sobie na chwilkę, żeby pewne rzeczy do nas same przyszły i zobaczymy, jak one będą wyglądały. Wpadają do nas także raporty, co jest istotne, więc tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj już naprawdę 700 tysięcy było, ale potencjał niewielki. Tutaj już naprawdę patrzymy powoli na takich zawodników z tego juniorskiego topu nazwijmy. To bardzo chciałbym już w tym momencie zasadać się na tych najlepszych z najlepszych, bo nie mamy celu, jeżeli chodzi o sprzedaż, więc Cel jest stricte sportowy i już warto by było. Um na przykład odsiewać słabszych, ale brać takiego Williama, prawda? E, bo chodzi o to, że e, no, w pewnym momencie zrobi nam się już za dużo tych zawodników. Ja stracę wątek, bo wiem, że stracę wątek pod względem tego, kto jest kim i ktoś może e, ktoś może poradzić sobie tutaj po prostu gorzej przez to, że mam za dużo tych zawodników i nie ma takiego sprecyzowanego podejścia. E, patrzymy na tego chłopaka, zmieniamy go na SPD e, i on w związku z tym musi tutaj podania mieć no jak najlepsze, no bo po to go ściągnęliśmy tutaj Więc pracujemy nad tym No i patrzymy sobie na tego Williama Plan rozwoju chłopaka, który wygląda naprawdę doskonale yy, I znowu Ja bym chciał ciebie chłopie Dać troszeczkę wyżej 8 tygodni na SPD Dwa tygodnie na Ś o Ale mi chodzi, ja, słuchajcie Ja daję tego gościa na SPD nie dlatego, żeby on był SPD Nie zrozumcie mnie jakby Pod tym względem źle, ale możemy dzięki temu Że będzie na SPD Przede wszystkim umiejętności rozegrania fantastycznie mu uformować i potem zastanowić się, gdzie dalej on powinien grać. E, zatem, słuchajcie, no myślę o tym chłopie, e, czy by go nie dać już do podstawowej drużyny i czy by tego naszego, kurczę, brazylijczyka nie wypożyczyć sobie, bo jeżeli on by tutaj dosyć szybko załapał... To no byłoby naprawdę fajnie, choć tak na, naprawdę naprawdę to nam by się tutaj najbardziej przydał środkowy pomocnik. Tylko tak, no w nim nie mamy środkowego pomocnika, e, bo ta pracowitość nam w tym nie pomoże. Ja wiem, że przed chwilą zmieniłem trening, ale wiecie co? To dajmy mu coś, co da mu średnią pracowitość w ataku, co? Nic takiego nie mamy. No to niech niech będzie miał wysoką pracowitość w obronie, a potem będziemy się zastanawiali. No bo y, ale on. Nie czekajcie, plan rozwoju, nie, 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 nie. Teraz możemy mu dawać to, co jest dłuższe i bardziej potrzebne. Eee, to może nie jest dłuższe, ale jest chyba bardziej potrzebne, mimo wszystko. Więc dajmy mu cofniętego rozgrywającego i niech on w to idzie. Eee, I zobaczymy, jak się to wszystko eee, poukłada. No, tego gościa moglibyśmy wziąć, to jest słuchajcie, 16 lat. Eee, no to by było ciekawe. Przeniesiemy go. Przeniesiemy go do drużyny seniorów. Damy mu od razu numer juniorski, jakiś fajny. To jesteś ty, i od razu zmiana numeru. Weź sobie tam jakąś 90-coś dostaniesz od nas. 99 niech to będzie. Plan rozwoju: Ty masz wrzucony, a my ciebie od razu wrzucamy na miejsce, na którym chcemy cię widzieć. Tego Brazylijczyka uważam, że w tym momencie możemy spokojnie, spokojnie oddać jakiemuś innemu klubowi. Bo on nie gra tyle, na ile potrzebujemy go. My nie mamy tylu rozgrywek, żebyśmy musieli się teraz o niego martwić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ten sposób. I nie ukrywam, że z tym diadą chodzi mi po głowie jakieś rozwiązanie tej kwestii. E, takie bardziej, no, no, no definitywne, po prostu sprzedanie go. Dobra, szykujemy się do kolejnego spotkania. E, drużyna jest gotowa, gramy z Niceą, i ten mecz. Wygrywamy. 3 do 1. Unal, Kamara i Fofana. Pięknie to wyglądało, jest się z czego cieszyć. Diatta pojawił się na boisku za Sajlasa. I to było nie najgorsze wejście. Sajlas ostatnio troszeczkę e, gorsze występy zalicza. E, no ale. Jakby nie jest to dla nas jakiś gigantyczny problem. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Zadowolony jest Lukas, że odejdzie, a ty wiemy, że stać się na jeszcze więcej. Naprawdę, William, liczę na to, że będziemy mieli z ciebie tutaj fajny pożytek. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostajemy propozycję za Oberta. To jest nasz młody piłkarz. On nigdzie się nie rusza, słuchajcie, on z nami zostaje. Naprawdę chciałbym, żeby ten osiemnastolatek rzeczywiście był sensownym elementem tego Monaco. I chciałbym też zobaczyć, jak on się tutaj nam rozwija. No bo nie oszukujmy się, jego szansa na. E, SO jest, ale kurczę, on jest ołamany na SP. No ja chciałbym, żeby on tutaj prezentował nam też te umiejętności w środku pola, ale do tego SP to będzie bardzo dużo czasu, a SPD troszkę nie ma co go robić, więc on na razie niech będzie tym rozgrywającym obrońcą, chociaż w tym momencie tak naprawdę to w kategorii obrony. To mu średnio idzie bronienie, więc dajmy mu teraz stopera. I to jest to, co nas interesuje. Zatem mamy dwóch naprawdę fajnych młodych piłkarzy na ławce rezerwowych i będziemy dawali im szansę. Ale ja też w głowie mam cały czas tego chłopaka. No, który bardzo niedawno, ale. Yy, trafił do Leicester City, ale wiemy jak jest. Czasami tak może być, że. Zawodnicy się wysypują, czasami tak może być, że, że coś tam nie idzie tak jak powinno, że, że czasami odbijają się od swoich klubów. No i to jest ten piłkarz, którego ja bym bardzo chciał. No kurczę, to by było wzmocnienie fantastyczne, no, ale to nam się nie uda. No nic, poczekamy. Poczekamy na spokojnie, na luzie. Nie ma co się tutaj rzucać, choć nie ukrywam, że rzucił to ja bym się po bo to jest też piłkarz arcy ciekawy dla mnie. 20 lat, Włoch. Mamy na niego budżet transferowy, mam 26 milionów po transferze tego koila. No, to brzmi naprawdę spoko. Bo tak jeszcze sprawdzam, ale mam nadzieję, że ja się tutaj nie pomyliłem. I rzeczywiście nasz budżet transferowy wynosi teraz 23 miliony, bo założyłem sobie, że on wynosił 37, prawda? I że potem po transferze wychodzą 23. Nawet jeżeli się pomyliłem, to raczej z korzyścią dla serii co was. Prawdopodobnie bardzo cieszy, bo lubicie, jak wydajemy duże pieniądze. Yy, dobra, gramy teraz ze stadrem i wygrywamy 4 do 0. Embolo, NS Unal i Embolo. Wpisuje się na listę strzelców. No bo, jakby problem jest taki, że w tej chwili my nie potrzebujemy robić dużego transferu. W sensie nie potrzebujemy wielkiego wzmocnienia, bo jesteśmy w takim momencie. Boże, nasz były zespół, ale miło. Yy, jesteśmy w takim momencie, że po prostu to wygląda wszystko dobrze i nie ma sensu tego rozwalać. Jedynie co, no to odmłodziłbym może. No trochę odmłodził, no ale wykorzystałbym moment, w którym ten diatta jest bez formy. No i sprzedał go, i, i w to miejsce ściągnął kogoś, kto bardziej mnie interesuje. Tylko pytanie w tym momencie, kto rzeczywiście bardziej mnie y, interesuje. No bo tutaj mamy samych obrońców, no ale w tym momencie ci obrońcy to już. No, no tak naprawdę ten temat mam zamknięty na ten moment. Yy, więc może dajmy sobie w takim razie yy, boczny pomocnik, prawy pomocnik niech to będzie, czy tam lewy, to, to, to nie będzie miał różnicy. Czy dajmy sobie może w takim razie, jest tu boczny pomocnik? Lewy pomocnik, prawy pomocnik, pomocnik defensywny, środkowy pomocnik, zewnętrzny środkowy napastnik. No nie, no to musimy zrobić dwie po prostu. Yy, prawy pomocnik, obiecujący. I tu rozpoczynamy poszukiwania. Yy, obiecujący pyk. I szukamy sobie tego. Yy, dajemy sobie tutaj lewy pomocnik obiecujący. Nie zmieniamy nic, e, kraje mamy dobre i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajnie, żeby znalazło nam piłkarzy, którzy w jakiś sposób potrafią bronić. No nie ukrywam, że to jest idealna tutaj gra pod Nikolaj Zalewskiego. Ale nie wiem, czy on wiekowo pasuje jeszcze do tego, e, czego szukamy. Natomiast Real Madryt przychodzi po, po Brila Mbolo. No i to jest coś, co średnio mnie cieszy, no ale tu trzeba porozmawiać, że jeżeli przychodzi Real Madrid, no to głupio odmówić, prawda? Patrzymy na to, kogo my byśmy mogli ewentualnie pozyskać. Taki powrót Wisama yy, Benjedera to by była oczywista oczywistość, no ale nie. Ja wiem, że przez, tego, przez ten Real się już przedzieraliśmy ostatnio, no ale spróbujemy jeszcze raz, Jeremie do ku. to by było wzmocnienie idealne, jednak wydaje mi się, że oni raczej nam go tutaj nie dadzą, ale ja chętnie bym Jeremie go do, do zobaczył, no a historia, że po prostu nie przebił się w Realu, jest jak najbardziej możliwa, no widzimy, że tutaj z radością Real e, kupuje naszych zawodników, bo jest tam, ten, jest tam też ten Günther, e, no dobra, zobaczmy w takim razie to w ten sposób, no bo tutaj, no czu, czułamenie byłby super, no ale wiemy jak jest i, e, i jakby rozumiemy sytuację, no dobra, no to spróbujmy. No bo Jeremy Doku znalazłby się u nas świetnie i my możemy to zrobić wtedy w ten sposób. Wątpię, żeby oni się zgodzili, no ale zaproponujmy. Okej, okay, oni chcą dać nam pieniądze. Spoko. Jeżeli chcecie dać nam pieniądze, to ja chcę więcej pieniędzy. E, chcemy 60 milionów za Brilembolo. 49 milionów. Ja nie chcę go sprzedawać za mniej niż 55, bo my do realu już gościa puściliśmy. Finansowo jesteśmy w dobrym miejscu. Dajecie 55. I 5% i jesteśmy w domu. Nie myślałem, że z usuną procent się zgodzą szczerze. Nie to nie. Brillem Bolo z nami zostanie w takim razie. Słuchajcie. Jakby. Wiem, że on pewnie jest niezadowolony, ale no... Nam ten układ zupełnie nie przeszkadza. Gramy teraz z, z pari FC. E, jeżeli chodzi o spotkanie. W tym meczu to Brill zagra tu oczywiście także. Natomiast ja bym chciał zobaczyć teraz Diadto e, od pierwszej minuty i e, Wandersona za Kamarę. To nie jest jakby żadna e, zmiana w kontekście, że, że, że coś jest nie tak. Tylko żeby dostali minuty Także wygrywamy i Wandersen, e, przepraszam, Wanderson zdobywa bramkę. No e, pamiętajmy, że to też, na, to też jest nasz środkowy pomocnik, nie? Jakby on jest pierwszym do wejścia, jeżeli z drużyny odejdzie e, Kamara lub Fofana. Dostajemy propozycję wypożyczenia naszego golkipera. E, ja się na to zgodzę, jeżeli wy go weźmiecie na krótki termin, no bo ja chcę po sezonie usiąść i zastanowić się, jak wygląda sytuacja i chcę mieć jakby wtedy wszystkie karty pod ręką, prawda? Zatem e, w ten sposób to się prezentuje. Kolejna propozycja, tym razem Norwich City, e, tylko, że tu jest opcja wykupu. Ja chcę krótkotrwałe wypożyczenie, e, wykup nas w tym momencie nie interesuje, ale Anglia zainteresowana jest e, tym zawodnikiem. E, dogadane wypożyczenie Sheffield, my je oczywiście akceptujemy, bierzcie go, i rozwijajcie. Ja nie będę miał z tym najmniejszego problemu. E, tymczasem na horyzoncie pojawia się mecz pucharowy z i To jest spotkanie bardzo istotne. No bo w tym pucharze chcemy wypaść jak najlepiej, aczkolwiek parę zmian, oczywiście e, zrobimy. Zatem przed tym starciem e, zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. I tak, e, chciałbym, żeby w tym meczu zagrał na ataku Lukę Bakio. Gramy bez Deulofeu, tu pojawi się Savio. Swoją szansę po raz kolejny dostanie Wanderson. Oraz chciałbym, żeby tutaj młody Aubert pojawił się jako ten środkowy, środkowy obrońca. Parę zmian zrobiliśmy. A no jeszcze Colwill, Parę zmian zrobiliśmy. Trochę podnoszę ryzyko, ale liczę, że i tak sobie poradzimy. No zobaczmy. Trzymajcie kciuki. I chyba trzymaliście, bo wygrywamy. A Wanderson po raz kolejny pojawiając się w podstawowym składzie, zdobywa brameczkę. To trzeba naprawdę docenić. Ober. Um, Aubert... Nie najlepszy występ, trzeba powiedzieć to sobie jasno. Will tutaj widać, że jednak parę lat jest starszy i ta dojrzałość w kolejnych występach się pokazuje. No ale dobrze, to mi się podoba, słuchajcie. Bardzo mi się podoba to, że jesteśmy w stanie zagrać kolejny bardzo dobry mecz i że to wszystko wygląda fajnie. Że to wszystko się nam układa też pod tym względem, dyrektora sportowego. Naprawdę dobrze. No ja jestem z tego powodu naprawdę mega, mega szczęśliwy. Jestem z tego powodu mega zadowolony. Mamy odejście, ale. Bezgotówkowe. To jest po prostu wypożyczenie, które uważam, że jest bardzo dobrym ruchem, że tego e, trzeba było dokonać. W międzyczasie zastanawiam się, wiecie, co nad tą pozycją ofensywną, bo mówimy dużo o zawodnikach młodych, ale ja bym chciał zobaczyć jednego zawodnika bardzo mm, doświadczonego a mianowicie Alexis Sanchez. Wydaje mi się, że to byłby piłkarz arcy ciekawy tutaj, ale widzimy, że on gra w Marsylii, kończy karierę po tym sezonie. Nieważne. To by było na pewno coś e, ciekawego jako, jako dodatek, no ale w tym momencie nie. Dobra. Mm, Scouti wytyczne dla scoutów. To jest teraz kierunek, w którym się udajemy. Patrzymy sobie na tych bocznych pomocników i paru tutaj mamy. Jest Cilizane, młody, ciekawy. Jest e, Tim, Niemiec. Jest tu Kelvin John, no ale nikogo z nich nie jesteśmy w stanie sobie tutaj um, nie jesteśmy w stanie żadnego z nich tutaj bardziej sobie yy, bliżej określić ale jako to określenie może nam tu Nusa bardzo pomagać więc yy, na ten, yy, w ten sposób bardzo chciałbym tutaj yy, spojrzeć jak to będzie wyglądało bo tak, Silizane raczej nie będzie typem tego bocznego pomocnika który może proponować nam bronienie natomiast to jest Całkiem rosły chłopak. E, I zastanawiam się, czy przez ten wzrost on proponuje inne pozycje tutaj także. No nie, ale zostawimy go sobie, żeby mieć na pewno obserwowanego. E, natomiast e, Kelvin John e, wygląda o tyle ciekawie, że ale tu o obronie nic nie wiem z drugiej strony. Dobra, dodajmy go sobie do listy życzeń. I zróbmy tu preselekcję, a potem będziemy patrzyli dalej, jak to powinno wyglądać. Ty jesteś na liście życzeń, oczywiście jesteś. Ty jesteś na liście życzeń już. Schodząc niżej, 22 lata już mnie nie interesują, przyznam szczerze. Tutaj patrzymy na tych. To jest najstarszy piłkarz, na którego będziemy tutaj patrzyli. No i dobra, zobaczymy sobie teraz lewych pomocników i będziemy sobie starali określić potencjał na podstawie tego, jaki potencjał. Ma tamten nasz zawodnik, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Zobaczmy sobie jeszcze tego Belga. Uj, wiem, kogo chciałbym jeszcze zobaczyć, i zaraz będziemy szukali tego gościa. Dodamy sobie Chorwata tutaj. Dodamy sobie Ciebie tutaj. Dajmy Ciebie tutaj, i dodajmy sobie Ciebie tutaj. Ty też nam pozwolisz określić potencjał. A ja się zastanawiam, słuchajcie, ja muszę to nazwisko sprawdzić. E, muszę to nazwisko sprawdzić na transfer Markcie. Chodzi mi o tego ziomka, który wszedł w meczu z. Oni grają z Mainz czy z Köln, Bayern grał z Köln, prawda? Oni grają z Mainz. I chodzi mi o tego. E, o, 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 Julien e, duran -Ville. To jest ten piłkarz, którego bardzo chcę zobaczyć. Czy on w ogóle tutaj jest, bo on zrobił na mnie wtedy fajne wrażenie. Zobaczymy. Julien. Julien. Pyk, pyk, pyk. Spacja jest. Duranville, 17 lat. Ale on nie ma zdjęcia. Słuchajcie, żeby dać mu szansę, jeszcze przyjdą momenty w innych karierach. Tu. Mamy zasady bez zdjęcia, znaczy, że potrzebujemy tych zdjęć. On nie ma zdjęcia, więc zostawiamy go sobie na razie. Jakby będziemy mieli wiele lat, myślę, radości ze ściągania tego chłopaka. Więc wydaje mi się, że jest to, jest to bez sensu, żeby teraz się w to ładować. I, i, i skupmy się na tych piłkarzach, którzy mają twarze, bo jest ich na tyle dużo, że jest ich na tyle dużo, że warto to zrobić. Zatem słuchajcie, centrum transferowe, no i rozpoczynamy. Obserwowanko. Jestem mega podekscytowany, bo liczę, że znajdziemy tutaj kogoś ciekawego. Kimś takim ciekawym swoją drogą może być nasz były podopieczny Nkuba, bo to jest piłkarz. O tyle ciekawy, że on, zobaczcie, ma tą grę w obronie bardzo wysoką, więc na boku byłoby to fajne rozwiązanie. Natomiast tu są 22 lata. Ja wolałbym kogoś z jedynką z przodu. Natomiast, jeżeli chodzi o tę jedynkę z przodu, no to mamy tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie dwóch zawodników. I obydwaj ci piłkarze charakteryzują się tym, no że bronienie nie jest ich najmocniejszą stroną. Natomiast ten koł, wydaje mi się, może być pod tym względem o tyle ciekawy, że ma bardzo takie określone widełki tutaj. Zastanawiam się, czy oni byliby gotowi nam go wypożyczyć z opcją wykupu. Ja bym bardzo chętnie tutaj zaryzykował. Tylko zobaczmy, ile musielibyśmy zapłacić. Um, ile musielibyśmy zapłacić tutaj za cyk, 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 tego gościa, którego ocenkę już znamy, prawda? Czyli tego Nuse. On to jest około 10 milionów. Dobra, spoko, czyli w to będziemy celowali. No i ja nie ukrywam, że w takim razie... No ten Widowicz też jest, też jest ciekawy. To jest lewy pomocnik, prawonożny. Wszech... Wydaje mi się, że to... tu możemy mieć przykład takiego drugiego... Mm... To, to, to mi pachnie takim trochę dru drugim perisiczem, nie? Eee, tutaj mamy stricte ofensywnego gracza. A wydaje mi się, że ten Koul albo Widowicz to nie będą w 100% tacy. Eee, to nie będą w 100% tacy defensywni zawodnicy. Problem jest tylko taki, że żaden z tych piłkarzy, którego tutaj mamy, nie jest z Ameryki Południowej, nie? No ale nie da się mieć wszystkiego, i, i na razie zostawiamy sobie to w takim razie. Więc słuchajcie. Tu mamy ofensywnego gracza, też na Wskroś. Warto, żebyśmy go sobie prze, przepatrzyli. Ogólnie, wszystkich tych piłkarzy rozpoczniemy poszukiwania, bo wydaje mi się, że warto, żebyśmy ich wszystkich mieli ładnie przeskautowanych i nie widzę powodu, żeby miało być inaczej. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że skupimy się tutaj na tym ziomku z, rozpocznij poszukiwania, na tym ziomku y, z, no Dembele jest super ciekawy też, ale to też jest ofensywna opcja bardzo mocna, y, więc mi bardzo mocno zależy na tym gościu z Newcastle i, i, i to jest piłkarz, który bardzo mnie interesuje. 1,75 75 bardzo ciekawe te statystyki, ta obrona jest mega y, intrygująca, Wysoka, średnia pracowitość. Czy któryś z nich może ma wysoką, wysoką? Zobaczmy, bo to też może być jakaś wskazówka. Wysoka, wysoka, wy, wysoka, wysoka, wysoka to jest też ten czang, ok. To jest lewa noga. Takiego piłkarza troszkę nam brakuje, on też ma umiejętność dośrodkowania. E, tu mamy wysoka, średnia. E, średnia, średnia. No to jest w ogóle fantastyczny piłkarz, i myślę, że nim się zainteresujemy w przyszłym oknie. No nie ukrywam, że w takim razie może ten Chang zobaczmy. Minimalnie ma strzelania 53. Obrona maksymalnie to będzie 45, nastawienie 57. No to nastawienie tutaj na pewno kuleje w porównaniu do wielu. E, ile ty masz nastawienia? Cool? 67 też maksymalnie. To tutaj pod tym względem nie robisz jakiegoś wielkiego szałubyczku. No na pewno to, co mnie kusi w tym chłopaku no to jest fakt tego, że jest zawodnikiem yy, 19letnim. nie? czyli mamy jeszcze tutaj fajnie dużo czasu na rozwój i powiem tak, prawie każdy z tych chłopaków ma duże szanse na to, żebyśmy myśleli o nim jako dodatkowym piłkarzu w przyszłym sezonie, yy, ale wydaje mi się, że no tu warto by się było zdecydować na na tego gościa. Yy, przechwyty, 4, 3, bo tutaj musi być ktoś, kto będzie mocno w stanie popracować w tym odbiorze. Patrzymy na przechwyty, 2, 4. Przechwyty nieznane. Przechwyty nieznane. Wszystko jest znane, tylko nie przechwyty, nie? Eee, ale gra w ślizgiem. Już jakaś tam jest na przykład u Ojena, nie? U Koula. Nieznana. Eee, kurczę, no to jest Tutaj te cechy też są istotne i wydaje mi się, że idąc z cechami, to ten e, belk jest dla nas najciekawszy. Przechwyty 35 max, odbiór piłki 55. Tu odbiór piłki mamy 68, nie? E, ale to jest ten, ten 29-letni piłkarz w ogóle. To już w ogóle nie ma co, nie ma co gadać o nim. E, to jedynie co to moglibyśmy myśleć o nim. No i tutaj też przechwyty 63, gra w ślizgiem. E, też fajna. Kurczę, to może byśmy poszli po tego chłopaka, no ale to w takim razie, czemu się pozwać diaty, jeżeli bierzemy jego? No nie, no tutaj trzeba spojrzeć e, na rzeczywistą młodość, więc moim zdaniem ten dziewiętnastolatek to jest najlepsza e, opcja, żeby go spróbować ściągnąć i my go spróbujemy ściągnąć na wypożyczenie z opcją wykupu, żeby się tutaj zabezpieczyć, e, bo poznamy sobie tamtych. E, w tym czasie będziemy rozwijali sobie tego, będziemy go mieli, wiecie, pod ręką. Uważam, że to jest fajna opcja. 60-40, nie ma problemu. Eee, tylko ja nie mam pojęcia, ile wy chcecie za niego. 8, 1. Spoko. Słuchajcie, nie ryzykujemy wielkich pieniędzy. Jeżeli go będziemy chcieli wykupić, to go wykupimy wtedy, kiedy nam się to będzie opłacało. Jeżeli nie, będziemy znali całą pulę zawodników, na których będziemy mogli się zdecydować. Więc słuchajcie, uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Wkraczamy w ostatni dzień okna transferowego. Emil Smith Row przechodzi do Wolverhampton. Ciekawa sprawa. My patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Młody przychodzi na wypożyczenie. Karang. I zobaczymy, jaka to jest w ogóle ocena ogólna. Powyżej 72. Nie, to jest zaledwie 70. Więc zobaczcie, e, tutaj absolutnie nie ponieśliśmy żadnego ryzyka. E, tą propozycję akceptujemy, jeżeli ty do Leicester nie pójdziesz by... Ten Norwe gra w Leicester. To byłaby furtka. Ale mój mózg zadziałał stanowczo za wolno. Proszę, Duszam Wlakowicz do mm, Bayernu Monachium. A tutaj Charlie Patino do Paris Saint Germain. Charlie Patino jest mega kuszącym zawodnikiem do środka pomocy. I dla nas to by był fajny ruch w sensie do nas, dla niego. Szkoda z tym, Lester. Mój błąd. Jakby no, bije się w piersi, przyznaje do winy, że, że mój błąd. Eee, I. W takim razie czekajcie, bo tutaj musimy dopisać sobie pieniądz za niego. To jest 3,5 miliona, czyli w tym momencie mamy 26,5 miliona na transfery. No to uważam, że naprawdę to jest fajny budżet. Widzimy, że Nikola Zalewski przychodzi. Zarządzanie zespołem i tak. Wzięliśmy sobie tego gościa. No ale już my. Wiemy, że tu będzie ciężko rozwój. Wiemy, że to się. Ja, jakby już wiemy, że to się nie uda. Już wiemy, że to się nie uda. Zatem. Ee, no trochę zepsujemy chłopakowi karierę, ale pójdziemy po jeszcze jednego z tych zawodników, których tutaj mamy. W sensie, my niczym nie ryzykujemy w tym momencie. To jest piękne. Jakby jedyne, co jest niefajne, no to. Dla tych chłopaków nasze podejście, ale my niczym nie ryzykujemy. Patrzę jeszcze na tego ziomka, bo on jest ciekawym e, piłkarzem, żeby go tutaj mieć sobie na podorędziu, ale my nie potrzebujemy. Chociaż. Nie, 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 nie. potrzebujemy go na razie. Będzie potrzeba zastąpienia SP, to go zastąpimy nim, a na razie tego nie potrzebujemy. Ehm, no dobra, to słuchajcie, teraz trzeba się zastanowić, który z tych zawodników jeszcze jest sensownym rozwiązaniem. No i dla mnie ten chunk. E, to jest opcja, która mnie interesuje, ale oni nam go nie wypożyczą. E, ten widowicz, no tu nic nie wiemy, nie? Dlatego pójdziemy w ciemno po tego gościa. Spróbujemy, słuchajcie. Najwyżej się na tym przejedziemy. E, juniorską ruletką można to nazwać, bo em, to, co się tutaj dzieje jest dosyć ciekawe. E, patrzę, czy jest ktoś, kogo chciałbym im oddać, no ale my już mamy coraz mniej zawodników, których nie chcemy. E, bo naprawdę ładnie sobie ten e, ten, ten, ten klub przeczyściliśmy pod tym względem. No to e, 7 milionów, 8 milionów? No i to jest teraz pytanie. Oni się zgodzili od razu. Eee, trzeba go porównać. To będzie żmudna robota, ale trzeba go porównać. Bo tak, eee, tu jest LP. I gdzie jest ten LP, co go znamy? No chociażby tu, tak? Technika pomiędzy 5-8 a 6. Czyli ok. strzelanie lepiej niż tu prawdopodobnie. Podania. Prawdopodobnie lepiej niż tu, no na pewno lepiej niż tu. Gra w obronie, no będzie gorsza, nastawienie też będzie gorsze, ale wydaje mi się, patrząc tak na porównanie, że tutaj może być niezły overall. Może tu nie być najgorzej, w sensie ob... obstawiam, że tu jest około 72-73. Spróbujmy. Zobaczmy. Nic nie jakby, no ryzykujemy tutaj 7 milionów, ale kurczę, no to, to, to nie będą pieniądze zaraz przy lidze mistrzów. E, sporadyczny. Jemu to odpowiada? E, 5 lat. No tutaj na pewno się zgodzi. E, zignoruj klauzulę odstępnego. Ok. To nie są złe warunki. Słuchajcie, bierzemy go. Bierzemy go, najwyżej odrobinkę przestrzeliśmy kwotę transferu. Zaraz zresztą to zobaczymy, jak to zostanie ocenione. I. Będzie się po prostu zwracał trochę dłużej i tyle. Eem, tak, więc e, słuchajcie, no, czasami się delikatnie przepłaca. Kielini lubi przepłacić. Przypominam też tego gościa, którego kupiliśmy do. Charleroi, prawda? No dobra, ale zobaczmy W takim razie tego naszego y, zawodnika Tutaj y, Zmieńmy ci numer, trzynastka, może trochę pechowy Ten, ale dobra, pyk Plan rozwoju od razu wskakuje y, I ty jesteś LP, i ja bym chciał, żebyś Ty dostał od nas od razu y, Szeroko ustawionego rozgrywającego No chyba tak tak naprawdę to najlepiej by było, żebyś dostał wspierającego. 17 tygodni, 15. No nie, dobra, zostawimy to. Słuchajcie, będziemy starali się go dawać. Trochę na siłę, bo trochę na siłę. Ale spróbujemy go tutaj wdrożyć i zobaczymy. Eee, jakby pod, podejmuję to ryzyko i nie mam z tym ryzykiem żadnego problemu. Eee, I będziemy sobie tym zestawem zawodników żonglowali tak, żeby tutaj oni wchodzili, ale żeby ci byli na ławce, żeby ten. I zobaczymy jak będzie, słuchajcie. Jeżeli zepsułem... To naprawdę nie są to pieniądze, które jakoś strasznie są dla nas problemem, bo w tym momencie mamy 19 milionów, e, w, czy 18 milionów na e, koncie. E, one oczywiście przypadają o tyle, że, no, będziemy że nowym budżetem jest to, co będziemy mieli w przyszłym sezonie. Ale ja uważam, że warto było tutaj zaryzykować i nie mam jakiegoś wielkiego problemu z tym, co zrobiliśmy. Jedyna rzecz, która mi chodzi po głowie, mając te 18 milionów. To jest jeszcze jeden ruch transferowy, ale wiecie co, ja go spróbujemy zrobić jutro, bo jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, i, i może nam się to uda, ale to, to w kolejnym odcinku. Za dziś wielkie dzięki.